Biega połowa stycznia i jest dość ciepło. Dzisiaj nie ma mrozu nawet. No i chciałam dzisiaj sprawdzić, czy być może już niektóre cebulowe wychodzą i jak ogólnie ogród wygląda, czy przez tą dotychczas ciepłą zimę jakoś to na niego wpłynęło, czy ciągle śpi. Tutaj wszystko jest wyściółkowane sianem, co zrobiłam na jesień. I tak wygląda, jak wyglądało. Nie widać żadnych takich drastycznych zmian, żeby to miała być wiosna. Ale chciałam przyjrzeć się tu, gdzie mam na przykład tulipany, a wiem to, czy one wychodzą czasem. Tu widzę tylko odrosty róży. Na razie nie widać nic takiego. Tu wychodzi chrzan chyba. Nie widać. Róże, zasuszone owoce, czy też nawet kwiaty, ale nie puszczają jakoś drastycznie. Są małe takie pączki, rzeczywiście są. Jak forsycja się ma? Forsycja, ale to już jej czas niedługo, powoli. Ma już takie małe, zielone. Coś wychodzi, coś się dzieje. Poza tym wygląda, że wszystko śpi. Piękny zebrinus właśnie. Tak wygląda zimą, a jak jest oszroniony, to jeszcze piękniej. No i tutaj wszystko jest w sianie. Wszystko jest w sianie. Jak to siano się zachowuje? Aha. Trochę jest zbite. Siano poszło na kartony. I widzę, że trochę jest takie zbite. Choć ta warstwa nie jest aż tak gruba. Ale widać, że inaczej zachowuje się od słomy. Zdecydowanie. Tutaj jarmuż wezmę sobie troszkę też. Jak będę wracać. No tu wszystko jest przykryte. Ta rabata, która przygotowana jest pod dynię, troszkę już opadła też. Oj, tu widać coś. Ktoś nas odwiedził. Jeszcze tu zobaczę, gdzie jest nieprzykryte na narcyzy, czy wychodzą, bo zwykle tutaj mam. Ale nic nie widzę, żadnych pędów. Więc dobrze, więc jeszcze wszystko śpi. Porzeczki. Jak to porzeczki? I teraz jest czas, kiedy jest styczeń, można obcinać, niektóre drzewa owocowe ciąć, prześwietlać, czy na przykład wierzbę. Ale ja jeszcze do tego się nie zabrałam. Nie wiem, czy się zabiorę w tym roku. Także tak to wygląda. Zobaczymy, jaka będzie ta zima. Czy mróz przyjdzie, mam nadzieję. Żeby też rośliny za wcześnie nie wyszły i później nie zostały zaskoczone tym mrozem. Także ogród dalej śpi. Dalej śpi. Teraz chciałabym tylko lekko skorygować moją wypowiedź o tym, że nic się nie zbiera do kwitnienia, bo akurat tu mam różę. To jest róża pnąca, która rośnie przy płocie, która właśnie zbiera się do kwitnienia. Jeden pączek i drugi. Także, no tak. Niektóre rośliny jednak coś zwiodło. Tu mam jeszcze jedną różę. Widać, no róże już puszczają małe takie pędy, małe zielone pędy, ale ta jedna jedyna zaczyna kwitnąć. Jeszcze krótkie spojrzenie na bez lilak. Jego piękne pędy. Zielone pączki. Też już zaczyna.